Znajdujemy się w laboratorium badań KAI, które mieści się na Wydziale Wychowania Fizycznego Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Jest to unikatowe w skali Europy laboratorium, gdzie zajmujemy się badaniami nad mechanizmami, które doprowadzają do powstania przewlekłej niestabilności stawu skokowo-goleniowego. Badania zostały podzielone na 3 etapy. W pierwszym etapie będziemy analizowali szczegółowo naszego badanego. W pierwszym i trzecim etapie będziemy prowadzili szczegółowe pomiary osób biorących udział w projekcie badawczym z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod pomiarowych, takich jak elektromiografia do badania aktywności elektrycznej mięśnia, miometria do badania właściwości mechanicznych mięśnia, elektrogoniometria i wibroartografia do badań ruchu w stawach oraz wiele innych nowoczesnych metod do badania ruchu człowieka. Skręcenia stawu skokowego są najczęstszym urazem sportowym i jest to około 20% wszystkich urazów kończyny dolnej. Mają tendencję bardzo dużą do nawracania. W sportach wysokiego ryzyka jest to nawet 73%. Urazy skręcenia popularne. Skręcenie kostki często jest bagatelizowane, nieleczone. Nawet jeżeli jest leczone, to terapia nie daje oczekiwanych efektów. Wiąże się to z wystąpieniem ponownego skręcenia oraz może przyczyniać się do wystąpienia choroby zwyrodnieniowej stawu już w młodym wieku. W laboratorium zajmujemy się analizą zarówno związaną z uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak ocena jakości ruchu w stawie, jego stabilność mechaniczna, jak i z oceną zaburzeń funkcjonalnych. Myślimy tutaj o zaburzeniach propriocepcji, zaburzeniach kontroli nerwowo-mięśniowej, zaburzeniu czucia stawu, prowadzących m.in. do zaburzeń stabilności posturalnej. W drugim etapie przeprowadzimy indywidualny trening terapeutyczny pod nadzorem fizjoterapeuty, który dla osób zakwalifikowanych do badań będzie dostępny bezpłatnie. Zapraszamy Ciebie. Jeśli doznałeś skręcenia, to przyjdź do nas, dowiesz się, jak sobie z tym poradzić oraz jak zapobiegać konsekwencjom takiego urazu.